Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Wow, jednak znalazłam w ostatnim odcinku ten eliksir, o którym chyba wspominałam i nawet tego nie zauważyłam. To naprawdę nieźle z mojej strony. Moi drodzy, na dzisiaj chciałabym się zająć zadaniami pobocznymi, które mamy tutaj w okolicy. Natomiast przede wszystkim najpierw pójdziemy gdzieś w Kimę, bo kompletnie nic nie widzę, biorąc też pod uwagę fakt, że nagrywam w dosyć sporym świetle słonecznym aktualnie. Świeci mi po prostu, a nie chcę zasuwać rolet, bo jest naprawdę piękny wiosenny dzień i szczerze mówiąc, to po prostu nie chcę tego robić. Nagrywam dla was oczywiście dalej odcinki na zapas, zostały mi do nagrania dwa. Także no naprawdę jest ich dosyć dużo, jeżeli o to chodzi. I myślę, że w te dwa odcinki dam radę jeszcze dużo rzeczy ogarnąć, dużo rzeczy zrobić. Mam tylko jedną miksturę prędkości, to trochę mi psuje plany. Dzisiaj planowałam zająć się zadaniem dla Lobarta. Więc niestety, ale tutaj musimy też się teleportować. No i chyba najprościej mikstura szybkości. Muszę sobie ich też zrobić więcej, ale chwilowo miejmy nadzieję, że ta mi pomoże. Niestety ja bardzo często marnuję je w głupi sposób, bo po prostu używam ich, żeby gdzieś dobiec. Później dana postać zagaduje się ze mną, no i zanim się obejrzę, to mija te sporo czasu. Także niestety. Ale coś za coś. Chciałabym tutaj jak najszybciej się po prostu dostać, a nie tracić czas. Przy okazji zobaczymy też, czy to tak będzie działać. Tu jest sporo orków, naprawdę sporo. No, zbroja się teraz naprawdę fajnie sprawdza. Okej. Ciekawi mnie, jak orkowie się tutaj znaleźli. Fajnie by było, jakby przestali się bronić. Ork prawie na hita schodzi. Już myślę, że dochodzimy do takiego momentu, gdzie niedaleko do tego zostało. Czy tutaj w ogóle ktokolwiek jeszcze żyje? Dobre pytanie. Widzę, że jest Lobart. Uważaj na swoją farmę. Postaram się. Pozbyłem się orków. Chwała Innosowi. Nie mogę ci zaoferować żadnej wartościowej nagrody, ale mam nadzieję, że docenisz ten gest. Okej. Okay. Czyli co? Zrobiliśmy zadanie... Nie biorąc zadania? No to wychodzi, wiecie? Dobra, Torlov, to też musimy ogarnąć. Okręt. To już mamy, smocze jajo. Dobra, mapę jaskiń też mamy, czyli co, już będziemy to robić? No to chyba na to wychodzi. Ja sobie w ostatnim odcinku kupiłam mapę jaskiń. Udało mi się też znaleźć taką rozpiskę na fandomie, gdzie możemy znaleźć poszczególne jaskinie z jajami. I myślę, że będziemy latać niekoniecznie po kolei. W jaskini pod mostem. Dobra. Przy Dexterze są aż dwa jaja. Sprawdzimy, czy coś jest tutaj blisko. Tu nie. Obok obozu Lestera przy wieży Xardasa. No to myślę, że tam pobiegniemy pierwsze co. Bo i tak chciałabym się do Lestera dostać, tylko może w taki trochę szybszy sposób. Pod czwóreczką. No, w sumie tutaj byli jaszczuro ludzie. Cześć, Lester. Dowiedziałem się, gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. Co przez to rozumiesz? Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam, idąc z tobą. Więc chodź ze mną i poszukaj swoich odpowiedzi. Spotkamy się w zatoce.
Zejdę tam, gdy tylko będę gotów. Śpiesz się, mamy mało czasu. Dobra, tutaj gdzieś powinno być jajo. Tylko pytanie, gdzie? Gdzieś tutaj niedaleko obozowiska. Może schowane jest w krzaczorach. Kto to może wiedzieć? Albo jest schowane w tej mikrojaskińce tam na dole. To jest bardziej takie logiczne wytłumaczenie. Nie wiem. Mieliśmy jaszczurzo ludzi, ale czy tutaj jest jajo, to niekoniecznie wiem, bo po prostu gdzieś niedaleko Lestera pisze. Obok obozu Lestera przy wieży Xardasa, chyba że tam na dole. Tam był w sumie obóz Lestera, nie? I to było przy wieży Xardasa. Teraz chyba tędy. Są jaszczurzo ludzie, więc chyba dobrze idę. Trochę komicznie wyglądają tutaj te polne bestie razem z tymi jeszcze ludźmi. Matko jedyna. Co to miało być, ja się pytam. Prawie umarłam. No to nie było dobre. Musimy tych setek nakupować, bo już nie mam ani jednej. Wypróbowałabym łzy i nosa, czy naprawdę umrę, jak je wykorzystam, ale to chyba głupi pomysł. Okej. Czyli co, wychodzi, że będą na dole. Przy obozie Lestera. No i co? No, chyba nie ma opcji, żebym się pomyliła, nie? Tak pisze w solucji, także to byłoby naprawdę głupie. A gdybym tak otworzyła nie tę mapę. Mapa jaskiń. Tu jest gdzieś jaskinia. O Boże, naprawdę, muszę to robić tak naprawdę ręcznie. Tu mamy tą jaskinkę. Są jeszcze ludzie. Dobra, ja już nic nie będę z nich zbierać, bo to się mija z celem. No i wychodzi na to, że dobrze zaszłam. No, bij. Dobra, jeszcze tylko ty. No i pytanie, czy mamy jajo? Mamy smocze jajo. Dobra, sprawdźmy sobie kolejne miejsce, gdzie możemy coś znaleźć. Jaskinia na południowy zachód od Korinis. Na północ. No nic już ciekawego w tym miejscu raczej nie ma. Obóz Dextera nas czeka najbliżej teraz. No niestety, ja nie mam już mikstur prędkości. To jest ból w dupie.
No ale trudno. No i tak tutaj. Tutaj w ogóle też była jaskinia. I właśnie w tych jaskiniach dwóch będą te jaja chyba. Z tego co zrozumiałam. Zróbmy jakiś zapis. No i zobaczymy, okaże się. Kurde, bez tych mikstur prędkości to jest taka bieda. Że naprawdę. Co ciekawe, jaszczuro ludzi, jaszczuro człeków tu nie ma. Nic tu nie ma. Nie wiem dlaczego, ale ciała dalej leżą. Zrozumiałam, że tak jakby tutaj musimy się udać. No, na to wychodzi. Tylko nie widzę, żeby ktoś strzegł tego miejsca. Okej, mamy ekipę. Chyba nawet widzę już jajo. Jeszcze pełzacze? Ale dziwnie. Nie wiedziałam, że to się tu respi. Jest jajo. I jeszcze jedno powinno być chyba po drugiej stronie. Czy tylko jedno tu było? Jest jeszcze jedno. Dobra, tutaj jest też ta druga jaskinia, gdzie były te szkielety i tam podobno też jest jajo, albo nawet i dwa. Nie wiem, ile łącznie możemy znaleźć jajek, ale trochę ich jest. Dobra, to było chyba tutaj. Jakoś się szło tędy. No, to były kiedyś szkielety, które sprawiały spore problemy. Teraz schodzą na hita. Także no, na pewno możemy powiedzieć, że już nie sprawiają żadnych kłopotów. Zobaczymy, czy znajdziemy jedno, czy znajdziemy dwa. Tu się widzę, leją ze sobą chyba. Co ciekawe, tutaj nie wlazłam. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Ciekawe tutaj, że nie weszłam wcześniej. Ciekawi mnie, jak jaszczuro ludzie otworzyli sobie drzwi, bo to trochę dziwacznie musiało wyglądać. Kurde, szkielety mocniejsze od jaszczuro ludzi. Ojej. Dobra, zróbmy jakiegoś save'a, bo tam jest mag. I on będzie mnie chyba wkurzał. Dobra. I tam jeszcze jest jeden, na pewno zombiak. I kolejny poziom. I jaszczuro ludzie. Więcej. Masakra. Zauważyłam, że czasami bezimienny nie chce ruszać tą bronią w ogóle. Boże, ile korytarzy. Spróbujmy otworzyć. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. O kurde, ale zrobiłam to na farcie.
To było randomowe całkiem z mojej strony, jak coś. Tam też ominęłam jeszcze wcześniej skrzynkę, ale to jak będziemy wracać, to myślę, że to ogarniemy. I jest jajko. Jeszcze się upewnię, czy tutaj miało być jedno, czy dwa. Jedno jajo. Dobra. Czyli mamy już cztery jaja, wychodzi na to. Jeszcze tylko zgarniemy właśnie tą jedną rzecz, która tutaj została, czyli ten kufer. Będzie do otwarcia. I możemy iść dalej. Dużo jest tam rzeczy przy tym trolu. Tylko żeby tam się dostać, to nie wiem, co musimy zrobić. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Dobra. Też jakiś tam podstawowy lód. Sprawdzimy dalej. Na południe od farmy Akila. W jaskini ze skarbem Grega. To do gospody, tak minimum dwa musimy zrobić. Do tawerny. Jaskinia Grega to będzie tutaj niżej. Czy tam coś jeszcze będzie na dole? Chyba nie. Jaskinia na południowy zachód. To później. Obok obozu Lestera. Przy wieży to mamy. Na południe od farmy Akila to jest gdzie indziej trochę. W jaskini pod mostem. Dobra, najpierw chodźmy tutaj. Potem się najwyżej cofniemy kawałek. No dobrze. W ogóle podoba mi się ta różnorodność, muszę wam powiedzieć, że właśnie jak gramy łowcą smoków, to troszeczkę inne nas czeka jakby zadanie, inne rzeczy się dzieją. Podoba mi się to. Masakra. Nic nie widzę. Tutaj jeszcze są te gobliny, których nie pokonałam w ogóle wcześniej. Także to też takie dosyć zabawne. Dobra, panie goblin. Kurde, ale unikał skubany. Nie będę tutaj patrzeć, co jest w tych kufrach, bo mija się to z celem kompletnie. Tylko tutaj jakieś zwoje leżą. Chyba zwój kuli ognia. Dobrze, fajnie. Ekspimy, jest super. No tak, dzisiaj te zadania ze smoczym jajem, to zadanko. W kolejnym odcinku myślę, że będziemy już szukać szczawiu królewskiego i smoczych korzeni. Będę musiała sobie odpalić mapę i pobiegać i poszukać. Okej, gobliny pilnują jaja, co ciekawe. Coś mało tych jeszcze ludzi tu było. Teraz tak, farma Akila jest najbliżej. Zębate ziele mam tylko dwa w ogóle. Można by było zrobić miksturę prędkości. Tak szczerze mówiąc, nawet dwie. Chyba tak zrobimy, wiecie? Tylko czy w majątku ziemskim był jakiś stół alchemiczny? Chyba niekoniecznie, ale w mieście był. W klasztorze też w sumie. W mieście ma na pewno ten Ignaz bodajże. Także możemy to zrobić, wypić, tepnąć się i pobiec dalej. W sumie na farmę Akila to już... O Jezu, to jak ja polazłam. Na farmę Akila to w sumie już jest bliżej chyba z miasta niż tam z gospody.
Chociaż raczej z gospody jest bliżej. Wystarczy się tylko kawałek cofnąć. No, skomplikowana sprawa. Dobra, bo ja przyszłam tylko i wyłącznie po stół. Mikstura szybkości. Razy dwa. Chyba, że jeszcze byś sprzedawał mi. Nie. Znaczy masz w sumie. Brakuje ci złota. Dzięki. Dobra, przynajmniej mamy trzy. Dobra, to tepnijmy się do tawerny. Teraz tak, podka prędkości. I tędy. No i zobaczymy teraz, jak to będzie. Pobiegniemy do tej jaskini. Gdzieś od farmy Akila nieopodal. Weźmy, przepraszam, mapę z tymi jaskiniami. Tu jest jakaś jaskinia. Jak to działa? Na południe od farmy Akila. W lesie pod kamiennym mostem. Czyli tam na dole. W lesie pod kamiennym mostem. Czyli tak jakby tutaj. Albo tam kompletnie na dole. Ale jakim cudem? To byłoby bardzo dziwne. Ale w sumie to nie ma lasu. Czyli to jest bardziej przy mieście, bym powiedziała. Dobra, no to może pobiegniemy w stronę czarnego trolla. Bo tam jest jedno jajo, drugie jajo. Trzecie, czwarte. Tam jest najwięcej tych jaj. Jeszcze raz do gospody. I lecimy tędy. Jeszcze wykorzystamy to. Tutaj ostatnio ci jeszcze ludzie też mnie atakowali. Tam na pewno było jakieś jajo. Koło piramid jest gdzieś jajo po drodze. Przy czarnym trolu jest jedno jajo też. W tej jaskini z pełzaczami, gdzie już byliśmy. I jeszcze gdzieś w jednej jaskini. Także możemy dzisiaj to na spokojnie ogarnąć. Nie będzie raczej większych problemów. Tylko to z tą jaskinią. To jest gdzieś tam poniżej. Może w tym głównym lesie. Chyba nawet wiem gdzie, tylko że ja tam nigdy nie byłam. No ale będę, nie? Dobra, tutaj na pewno na dole będzie. Nie wiem, czy jeszcze tutaj jacyś jeszcze ludzie się pojawią. Fajnie by było, gdyby już ich tu nie było. Chociaż mogą być jeszcze w środku. Nie ma, jest ork. Ale to dziwnie, bo tu powinno być gdzieś jajo. Czym się coś już pomyliło? Jak to działa? Moment. W jaskini pod mostem prowadzącym do wykopalisk magów wody. Czyli tutaj powinno być. Tylko, że w teorii nie pisze ile jajek.
A ja nie znalazłam tutaj ani jednego. Także chyba jednak solucja się trochę pomyliła. W sumie mieliśmy ich chyba znaleźć łącznie 11. Jedno znaleźliśmy tam, gdzie było wysiadywane. A reszta jest w sumie nie wiadomo gdzie. Tylko po co by ci jeszcze ludzie tu byli w takim razie? Jakby nie było tu jaja? Bardzo dziwna sprawa. Nie wiem, ale znajdziemy jeszcze pozostałe. Na pewno. Czyli teraz tu. Biegniemy w okolice Słonecznego Kręgu. No tutaj nie powinno się nic dziać. Słonecznego Kręgu i trolla. Nie wiem. Gdzieś czytałam, że miało być wszystkich jajek 11, czyli tak jakby 10. Ale ze solucji wynika, że jest ich chyba więcej. Tam na dole nikt nie przewidywał, że będą, także tam nawet się nie będę pchać. Tutaj mamy pobiec najpierw. Bo będzie szybciej tędy. Dobra, i to było tutaj i tutaj. Akurat mi się skończyła mikstura prędkości. Widzę, że już mają trochę więcej IQ niż mieli. Czyli już nie szarżują w ten debilny sposób. Dobra, wlazłam. Tylko, że tutaj, kurde, było całkiem sporo tych korytarzy. Dobra, do widzenia. Dobra, tu jest to święte miejsce, także na pewno tam ich nie ma. Co tu się, kurde, dzieje? Ile was tu jest? Dużo. Jezu, nic nie widzę. Co ciekawe, nie ma pełzaczy. O Jezu! Najgorszym kłopotem moim jest to, że ja nic nie widzę za bardzo. Wszyscy? Chyba wszyscy. I tylko jedno jajo. Niedobrze. Ile ja mam już tych jajek? 6. Miało być tylko jedno? No to wychodzi. 1, 2. Obok obozu. A może my nie możemy iść wszędzie? Jaskinia na północ, na południe od kamiennego kręgu. Chociaż z tego co widzę, to jest taka ruletka chyba, wiecie, bo część jaskini jest napisane, ile można znaleźć jajek. Także chyba to jest taki
momentami nawet, nie wiem, przypadek? Że coś w tym stylu, że to nie jest takie w 100% planowane? Jak się stąd teraz wychodzi? Okej, tędy. Trafiłam. Dobra, wyleczmy się i chodźmy dalej. Tylko może nie łzami nosa, bo się to źle dla mnie skończy. Dobra, trzeba się będzie uzupełnić w mikstury lecznicze albo porobić. Dobra. Teraz ta przy kamiennym kręgu. To miało być na południe? Na południe od kamiennego kręgu. Na południe od kamiennego kręgu. Dobra, czaję. Na południe. No to najpierw dotrzemy do samego w sobie kręgu. Może znajdę tutaj jakichś przeciwników na przykład. A jak to wygląda, jak tutaj teraz stoję? Na południe. Czyli tam na dół będzie. To tak, najpierw staniemy przy kręgu. I teraz ta mapa jaskiń. Na południe. Czyli tu. Fajnie by się było nie zabić. No tu jest jakaś jaskinia w sumie. Może tutaj? Mamy jeszcze ludzi. Podoba mi się, że nabrały inteligencji. Jest jajko? Jest. Mamy 7. I teraz tak, sprawdzimy kolejne miejsce. Dzisiaj tak trochę chaotycznie. Jaskinia na południe od kamiennego kręgu to jest ta jaskinia na północ od Korinis. Czyli co, do miasta portowego lecimy. Mam do miasta? Chyba nie mam. Mam, pod 7. Dobra, i powinniśmy już wtedy znaleźć większość tych jajek. I będzie dobrze. Jeszcze raz sprawdzimy. Na północ? Na północ. Czyli tam do góry. Czyli chyba nawet wiem, gdzie mniej więcej. Przy okazji zagadajmy do Watrasa, bo możemy go też zabrać ze sobą. Ale Adam! Cicho już bądź. Dzięki ci za pomoc w naprawieniu oka i nosa. Zachowaj podziękowania na później. Czeka cię teraz największe wyzwanie. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, mój synu. Wiem, gdzie czai się nasz nieprzyjaciel. Zatem nie traćmy czasu i pierwsi się z nim rozprawmy. Chcesz mi towarzyszyć? Długo się nad tym zastanawiałem, ale teraz nie mam wątpliwości. Chcę wyruszyć z tobą. Jestem zaszczycony twoją propozycją. Spotkamy się na przystani. Śpiesz się. Nieprzyjaciel nie zasypia gruszek w popiele. Słuchajcie, moi... Dobra, to już wiemy. Nie musimy już... Wiedziałem. Tak, wiem. Zatem... Dobra, już nie będę tracić czasu. Bo zaraz mi się mikstura prędkości znowu skończy i będzie przypiks. Dobra, czyli chyba to będzie ta jaskinia tutaj na dole. Znaczy na dole. W tę stronę.
No, tak by to wychodziło. Przy okazji pójdziemy do tego, do Jacka, bo też muszę mu powiedzieć jedną rzecz. Bo on też może być naszym kapitanem, chociaż będę chyba stawiała jednak na Torlofa, mimo wszystko. Bo gdzieś wyczytałam, że to jest, wiecie, tak, że fajnie jest, jeżeli bierzemy ludzi takich, no... Że na przykład jak jesteśmy łowcą orków, to bierzemy łowcę orków, jak jesteśmy paladynem, to paladyna. Mrr. Serio? Jeszcze to przeżyłeś? Jezu, przestraszyłam się przez chwilę, a to był tylko szczur. Smocze jajo. Nie byłam tutaj w ogóle jeszcze. A to miało być jedno według poradnika, czy dwa? Na północ od Korinis. Niby dwa. Ciekawe, gdzie jest drugie. Po szkieletu. Chyba się już też robi wieczór, bo niewiele widzę. W ogóle zapomniałam, że tutaj teraz nie byłam ostatnio. Dobra, miały być dwa jajka, tak? To gdzie może być drugie? Może po drugiej stronie? Aha, leżę na samym się... Ja to jednak jestem czasami niepoważna, nie? Dobra, i miało być jeszcze jedno jajo na północny zachód. Na południowy zachód od Korinis. Czyli południowy... Północ, południe... Na południowy zachód. Czyli jakbyśmy odpalili tą mapę z jaskiniami. Mapa z jaskiniami. Południowy zachód. Czyli tam, gdzie jeszcze mnie nie było w ogóle. A tam będzie się chyba lepiej dostać z wieży Xerdasa. Więc sobie znowu ją podepniemy i polecimy. Do Xerdasa. Pod czwórką. I teraz tak. Ostatnia moja mikstura prędkości. I lecimy. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam i że to będzie tam, gdzie myślę. No ale powinno tak być. Tu są jeszcze ludzie, ale niech sobie już będą. Już mi się nie chce też z nimi walczyć, bo to mija się i tak z celem. Więc po prostu to olejemy. I ruszymy sobie ścieżką w dół. Dużo tego tełataństwa. To jest jaskinia tam na dole. W tym naszym pięknym lesie, którego i tak nawet całego nie zbadałam, bo tak wyszło. Ale mam nadzieję, że się właśnie nie pomyliłam, nie strzeliłam jakiejś gafy największej. Ale wydaje mi się, że nie. No i teraz tutaj. I tutaj była taka... Nie wiem, zatoczka, cokolwiek. Tutaj konkretnie w bok. I wydaje mi się, że to było tutaj. Mhm, tutaj są bandyci też właśnie. Dobra. Wiecie co? Ja w ogóle pamiętam już teraz, przypomniało mi się, że w sumie jest tu też miejsce, gdzie mamy herszta orków później, jak gramy paladynem.
tak naprawdę na bardzo podobnym etapie. Tylko tutaj nie ma czegoś takiego jak herszt jeszcze ludzi. Rozerwę cię na kawał! Jest herszt bandytów. Ciekawe rozwiązanie. Kurde, silny jest w miarę. Dobra, miał przy sobie sakiewkę pełną złota. I mamy jajko. I to jest chyba ostatnie jajko, które możemy znaleźć w grze. Już nie ma sensu chyba biegać. Wystarczyłoby teraz smocze jaja. Chyba do Beneta musimy już iść. Tylko sobie to pootwieram przy okazji, jak już tu jestem. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Super. Jeszcze surowa stal i jeszcze skórzany mieszek. I co? Myślę, że wrócimy do Corynis od razu. Miasto portowe. Kurde, miałam zajrzeć do tego. Mi się teraz przypomniało. Do latarnika. Nie mam czasu na sobie. Zrobić dla niego jeszcze questa, chociaż szczerze, czy mi się chce? Dostaniemy pewnie jakiegoś expa za to, ale tak naprawdę i tak go po pierwsze nie wybiorę na swojego kapitana statku, a po drugie, no nie wiem, czy to ma sens. Girion? Hej, hej, możesz mi powiedzieć, co tutaj robisz? Potrzebuję statku, więc go sobie wezmę. Jak śmiesz, ty śmierdzący sukur? W górniczej dolinie jest zbyt mało róży, aby zaspokoić królewskie wymagania. Byłem tam. Złoża się wyczerpały. Misja Hagena to jedna wielka farsa. Prawdziwe zagrożenie stanowi pewna niewielka przybrzeżna wysepka. Całkiem niedaleko stąd. Popłynę tam i położę wszystkiemu kres. Albo się do mnie przyłączysz, albo zrobię z tobą porządek raz na zawsze. Wybór należy do ciebie. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Dokładnie tak. A zatem dobrze. Przyłączę się do ciebie, ale tylko pod jednym warunkiem. Kiedy skończymy interesy, statek wróci do mnie. Czy to jasne? Jakoś to przeżyję. A zatem rób, co masz do zrobienia. Poczekam tu na ciebie. No to ciekawe, jestem zaskoczona, szczerze mówiąc. I to nawet bardzo. Jest Watras, Bennett. Te jajka. Chcesz kolejne smocze jaja? Jasne. Mam tu kilka. Skąd to wygrzebałeś? Pewnie niewiele już ich zostało. O, w porządku. Oto twoje pieniądze. No to już są chyba w ogóle wszystkie. Zacznijmy od tego. Nic się w związku z tym nie zmieni. Niby już jest, wiecie, zadanie, że niby jeszcze jest niezrobione. Ale szczerze mówiąc, jak tak sobie patrzę na tą mapkę, to mamy wszystkie chyba. To dokładnie moje słowo. Można tylko współczuć. Na południe od farmy Akila, no tylko tam nie poszłam. To cokolwiek obchodziło. Chyba, że jeszcze by się przydało tam zajrzeć i zobaczyć. Ale to może już w kolejnym odcinku ogarniemy. Kolejny odcinek planuję zrobić taki już, wiecie, podsumowujący w sumie, taki ostateczny przed wypłynięciem, można by powiedzieć. W jaskini pod mostem. To jest w ogóle coś popagowane, widzę. Idąc do drugiej jaskini. Nie wiem, albo po prostu olejemy tego questa, bo i tak nie potrzebuję już nic z tego kompletnie. Także myślę, że tak. Kwestia okrętu mamy raczej z głowy. Tylko potrzebujemy kapitana. Sztuczka z pisemnym upoważnieniem zadziałała. Statek należy teraz do mnie. Pan sędzia był bardzo pomocny. A nie mówiłem? Wiedziałem, że ten sukinsyn jeszcze się do czegoś przyda. Wiedziałem. Sam tak pojawią się problemy. Mhm. I co, zadanie się wykonało? Nie. Wykona się później. Smocze jaja podejrzewam, że nam się po prostu anuluje później. Nie rozumiem w ogóle. Ale już nie potrzebuję więcej ani z tego pieniędzy, ani expa. Szczerze mówiąc, jedyne co potrzebujemy aktualnie zrobić, to
zakończy dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film. W kolejnym postaram się odnaleźć pozostałe Szczawie Królewskie i Smocze Korzenie, żebyśmy zrobili jak najwięcej mikstur do siły, żeby naszego bohatera już wykoksić tak na 1000%, naprawdę na 1000. I co? No i tak byśmy to, myślę, żebyśmy tak to zrobili. Jeżeli chodzi o te punkty nauki, które mi zostały, to szczerze mówiąc nie wiem, w co mam to wpakować. Dlatego nie wpakuję w to po prostu, no nigdzie ich nie dam. Zostawimy to tak jak jest. Znajdziemy w kolejnym odcinku też kapitana, tak żeby ten jeszcze następny odcinek to już była wyprawa na wyspę Irdorad. Także ja już Wam dziękuję. Do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Cześć.